Jest takie przeświadczenie wśród osób zajmujących się modelami, że każde 10 kolejnych lat rozwoju modeli to jest jedna doba rozsądnej sprawdzalności więcej. Radio Naukowe. Jak daleko w przyszłość są w stanie sięgnąć meteorolodzy? Dlaczego tak często mają rację i dlaczego bywa, że się spektakularnie mylą? Ot miało nie padać, ale je. Przed wami podcast o prognozie pogody, odcinek w sam raz na wakacje. Karolina Głowacka, to jest Radio podcast, którego słuchacie wyłącznie dzięki wsparciu patronek i patronów. Kto może, zapraszam do dorzucenia się na patronite.pl. Ukośnik naukowe. A tymczasem zaczynamy. Odcinek numer 102. Ladies and gentlemen. This discovery has taken... in a long time we have detected gravitational waves this year's prize is about rewriting the code of life my body is very limited my mind is free to explore the universe we are not making science for science we are making science for the benefit of humanity Radio Naukowe A w Studio Radia Naukowego są osoby odpowiedzialne za projekt, z którym zasypiam, z którym się budzę, z którym jestem codziennie. Projekt Meteo.pl. Szanowni Państwo, pan Bartosz Niezgódka, kierownik projektu ICM Meteo jest ze mną. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Marta Kopeć, członkini zespołu. Dzień dobry. Dzień dobry. ICM Meteo, jak wiemy, to interdyscyplinarne centrum modelowania matematycznego i komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. To jest jeden z elementów właśnie tego. Centrum. Szanowni Państwo, będę miała do Was mnóstwo pytań związanych z prognozowaniem, nie przepowiadaniem pogody, to myślę, jest ważna <noise> różnica. Powiedzcie proszę tak na rozgrzewkę, bo to nie jest wróżenie, to jest bardzo konkretna nauka, czy to jest skomplikowana nauka, czego się uczy taki przyszły meteorolog. Tak, to nie jest wróżenie i nie jest to łatwa dziedzina, aczkolwiek powiedziałam, że niesamowicie fascynujące. Troszkę można się y, pośmiać, że meteorolog zawodowo zajmuje się bujaniem w chmurach, a rozmowy o pogodzie z nim nigdy nie są nudne. nie <grym> to, to niezwykły smoltok tak? Można się, można się zdziwić gdzieś tam na przystanku, zagadując meteorologa. A, zimno tu będzie. A, nie proszę pani, to jest. <grym> To prawda, nie jest to small talk i zdecydowanie można spędzić godziny na tego typu rozmowach. A meteorolog posiada ogromny zasób wiedzy o tym, w jaki sposób kształtują się chmury, w jaki sposób kształtują się układy baryczne, fronty atmosferyczne oraz o tym, jakie zjawiska zachodzą w tych najmniejszych skalach rzędu pojedynczych kropelek chmurowych oraz tych ogromnych skalach rzędu kontynentów. Czyli taki meteorolog to jest bardziej fizyk? Zdecydowanie wiedza fizyczna jest tutaj potrzebna. Czasem troszeczkę wiedza z chemii też się przydaje, bo różne reakcje chemiczne też zachodzą w atmosferze, ale przede wszystkim meteorolog to jest osoba, która jest zawsze zafascynowana tym, co się dzieje w atmosferze. Pan też tak ma, panie Bartoszu? Mam takie już zboczenie zawodowe. Pracuję wicemi od 20 lat nad na tymi prognozami y, pogody. Od strony informatycznej, ale no. Zawsze mówię, że trzeba być głąbem, żeby zajmować się czymś 20 lat i, i nie chcieć zrozumieć, o co, o co w tym wszystkim chodzi. No ale Marta jest tutaj wykształconym fizykiem atmosfery, w związku z tym ma nieporównywalnie więcej wiedzy. Dobra, to słuchajcie. Jak się tworzy Meteo.pl? W jaki sposób, od czego się zaczyna? Jakie, jakie dane są potrzebne? I właśnie, jak wiele czynników musi być brane pod uwagę, żeby taką prognozę pogody. Chciałam powiedzieć, przepowiedzieć, przedstawić. <ścoughs> ten język. Tak, język płata figle. Generalnie współczesne prognozy pogody są oparte na modelach numerycznych. To oznacza, że przetwarzamy dane. Dane obserwacyjne, które mierzymy w różnych sposób, oprócz takich stacji, które stawiamy na ziemi, które mierzą temperaturę, ciśnienie i różne inne parametry, wykorzystujemy do tego radary meteorologiczne, wykorzystujemy satelity, wykorzystujemy też balony meteorologiczne, boje, które są umieszczane na morzach oraz czujniki, które są umieszczane na statkach pływających. A jak również próbujemy wkładać dane, które są z samolotów komercyjnych, takich, które startują i lądują. One też mierzą pewne e, parametry, typu właśnie wiatr, czy ciśnienie, czy temperaturę, i wszystkie tego typu rzeczy wkładamy w model numeryczny, czyli robimy gigantyczną symulację, która próbuje odtworzyć wszystkie procesy, które zachodzą w atmosferze, i na koniec uzyskujemy z tego prognozy. To jest tak, że te wszystkie czujniki są publiczne. Nie wiem, państwo to wszystko finansuje i potem każdy może korzystać z tych danych, jak to jest zorganizowane. Część danych rzeczywiście jest publiczne i tak faktycznie jest tak, że jest osłona meteorologiczna kraju, która każdy kraj ma swoją osłonę meteorologiczną, ma instytucję, która się zajmuje tym. W przypadku Polski jest to Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej i on jest odpowiedzialny za sieć pomiarową. I on też udostępnia pewne dane. Są to dane publiczne, dostępne przez, przez ich stronę. To, w jaki sposób my korzystamy, my z kolei mamy bardzo silną współpracę z Instytutem Met Office z Wielkiej Brytanii. Aczkolwiek współpracujemy również z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Więc tutaj mamy te elementy bezpośrednio związane z mm, pobieraniem danych z atmosfery, żeby prognozę pogody modelować i jak tutaj teraz przechodząc na tę część informatyczną, panie Bartoszu, co trzeba zrobić, żeby z tych wszystkich danych móc właśnie opracować te wasze piękne wykresy? No, u nas działa w to w ten sposób, że te wszystkie dane, które, które z tych wszystkich czujników spływają z całego świata, gromadzone są w MetOffice, tam następuje proces analizy. Tych danych i one są wkładane do modelu metrologicznego, który nazywamy modelem globalnym, czyli który liczy prognozę pogody w rzadszej siatce, ale dla całego świata. My pobieramy dane z tego modelu globalnego i na podstawie tych danych liczymy nasz model, który jest osadzony w, środ w środkowej Europie, liczymy po prostu w gęstszej siatce, jakby dogęszczamy go i jakby już po naszej stronie. W tej chwili przynajmniej nie dodajemy dodatkowych danych, które by nam jeszcze jakąś analizę naszą lokalną zmieniały. No i potem, oczywiście, są obliczenia na komputerze, wyniki, no i cały szereg oprogramowania, które przygotowuje te prognozy pogody, tak żeby przeciętny człowiek był w stanie je zobaczyć. A jak dużo robi komputer, to znaczy czy meteorolog ma w ogóle jeszcze coś do roboty? To jest trochę pytanie, czym się różni model meteorologiczny czy modele meteorologiczne od prognozy pogody? No to czym się różni? Bo ja nie wiem. Prognozy pogody wydaje synoptyk na podstawie modeli, czyli tak naprawdę na co dzień wszyscy, którzy oglądają różne prognozy pogody w internecie bawią się w takiego meteorologa. Patrzą na jeden model, na drugi model, na trzeci model i sobie mówią, a to będzie raczej tak. I to tylko oczywiście meteorolog ma jakiś cel wydania tej prognozy pogody. Na przykład specjalne prognozy są wydawane dla lotnictwa, dla rolnictwa, dla energetyki. To są inne zastosowania. Tutaj meteorolog musi zwrócić uwagę na inne parametry i w inny sposób podejść do tych modeli. Ale to dużo zależy od interpretacji meteorologa. Jeśli na przykład meteorolog ma nie wiem gorszy dzień, to zobaczy w takich danych i raczej to opiszę w sposób bardziej pesymistyczny albo optymistyczny. Myślę, że to nie jest aż tak wrażliwe na nastrój meteorologa. I my, i, I i dzisiaj mieliśmy i tak. na przykład. Że wszyscy mieli zły humor. Ale na pewno doświadczenie wpływa. Tak. O, zdecydowanie wykształcenie meteorologa tak, żeby spośród szeregu informacji, bo to nie tylko wyniki modelu numerycznego, ale też właśnie zerknięcie na obserwacje satelitarne, na to, jak układają się echa radarowe, i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te informacje zebrane w jedno pozwalają mu stworzyć prognozę, i teraz, właśnie ta prognoza będzie zawsze dostosowana do grupy docelowej, do której jest okierowana, tak jak było wspomniane, albo to lotnictwo, albo to przeciętny użytkownik, który chce po prostu wiedzieć, czy ma wziąć parasol. Ja nigdy nie biorę, niestety, nawet jak <noise> wiem, że mam badać, to jest jakiś taki dziwny mój bunt wobec rzeczywistości, ale rozumiem, że praca meteorologa to jest ten taki komentarz, bo u was też jest komentarz synoptyka. Tak. A to, co widzimy na wykresach, to, to wychodzi bezpośrednio z modelu. Tak, to są, to są, nie powiem, że czyste wyniki modelu, ponieważ w ramach postprocesingu tych, tych danych, Przygotowujemy pośrednie dane różne parametry, wyliczamy dodatkowo, żeby właśnie zaprezentować takie rzeczy, które ludzie rozumieją. I jak dokładna jest siatka, którą wy proponujecie? Bo mówił Pan o tym, że jest ta siatka globalna, która jest, no, ma mniejszą rozdzielczość, a wy jak głęboko schodzicie? W tej chwili mamy trzy rozdzielczości, dwa modele trzy rozdzielczości. Ponieważ Unified Model, czyli, czyli model, który liczymy, nasz podstawowy, w skrócie UM, przygotowany przez służbę brytyjską i rozwijany przez służbę brytyjską, podstawowa siatka u nas ma 4 km, ale liczymy również w rozdzielczości 1,5 km siatkę, mamy również model WRF, który jest liczony na podstawie z kolei danych GFS, to jest amerykański model, który ma 3,4. Kilometra. I po co są dwa modele? Nie jest tak, że nie lepiej wybrać jeden lepszy? Ponieważ nie wiemy, który jest lepszy. No tyle lat pan w tym siedzi. E, to znaczy, tak, każdy model ma swoją specyfikę. Mm, okay, każdy zalety. model w pewnym sensie przybliża to, co się naprawdę dzieje w atmosferze. Każdy ma swoje mocne i słabe strony. Z doświadczenia wiemy, że jeden z naszych modeli dużo lepiej sprawdza się w tzw. porach przejściowych, czyli wiosna, jesień. Z kolei drugi model naprawdę całkiem nieźle radzi sobie z sezonem letnim i zimowym. Stąd potrzeba zerknięcia na to, jak jeden i drugi model prognozują. I jeśli te prognozy są ze sobą zgodne, spójne, no to to też nam daje jakąś dodatkową informację, to znaczy, że ta pogoda jest bardziej stabilna, mm. bardziej łatwa do przewidzenia. Jeżeli są znaczące różnice między tymi modelami, no to tutaj już też jest dla nas informacja, który model się lepiej sprawdzi, i też informacja, no, co w tym, który się gorzej sprawdzi, należy. Poprawić. Dlaczego właśnie czasami um, rozjeżdżają się modele z rzeczywistością? Dlaczego na przykład na Meteo widzę, że ma lać i nie leje ostatecznie? Z jakim prawdopodobieństwem wasze prognozy funkcjonują? To jest trudne pytanie. Dlaczego zdarza się, że na przykład opady są takimi że parametrami, które no najczęściej nas interesują i najboleśniej odczuwamy ich skutki, jeśli akurat nie udało się ich dobrze przewidzieć, bardzo trudno jest czasami przewidzieć bardzo dokładne położenie burzy. Ona jest zjawiskiem stosunkowo małym. Jak mówiliśmy o rozdzielczości naszych modeli rzędu 4 km, 3 i 4, półtora km, to nadal burza potrafi się zmieścić niejako pomiędzy tymi węzłami rzędu 1 km, czyli jest czymś, co jest w porównaniu z tym, jak rozwiązujemy model, dosyć mały. Dlatego jest to rozwiązywane w sposób nie taki zupełnie bezpośredni, tylko jest parametryzowane. I teraz te parametryzacje no, przybliżają i może się zdarzyć, że one przesunęły nam tą burzę o jeden węzeł, nawet o dwa. Możemy przewidzieć, że burza miała być na Pradze, a była na Białołęce. To nie jest odległość daleka, no ale dla osób, które chcą wiedzieć, czy będzie na nich padało, czy nie, jest duża różnica. Może się też zdarzyć, że się troszkę spóźniamy z prognozą albo przyspieszamy. To znaczy trafiamy z miejscem, ale nie trafiamy z czasem. Tutaj obszacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia czasami jest trudne, bo jeżeli byśmy brali tylko dokładnie w tym miejscu, w tym czasie, dokładnie to samo, no to to prawdopodobieństwo byłoby przeważnie dosyć niskie. Ale jeżeli będziemy właśnie próbowali stwierdzić, że no dobrze, nie trafiliśmy o 5 kilometrów z tą burzą i z tym opadem, czy to jest nadal dobra prognoza? Tu już jest pole do dyskusji. A jak sobie można poradzić i jak sobie państwo radzą w sytuacji, kiedy mamy jakiś teren szczególny, nie wiem, będący na przykład w jakiejś niecce? Bo to, o czym pani teraz powiedziała, Praga, a Biała Łęka, no mniej więcej... Yy... Podobne Warszawa Płaska, wiadomo, poza tą nieszczęsną skarpą, z którą się męczę, żeby podjechać rowerem zawsze. No ale dla osób nie z Warszawy to nie są odległe od siebie dzielnice. Więc generalnie to jest super, że jesteście w stanie na takim poziomie dokładności prognozować pogodę. Ale co w sytuacji właśnie, kiedy mamy miejscowość gdzieś tam niżej schowaną, z jakimś swoim mikroklimatem, czy jesteście w stanie to też dostosować? Tutaj w grę wchodzą już właśnie przetwarzanie wyników prognoz, tak żeby je właśnie dostosować do takiego miejsca. Jest to, powiem szczerze, odrębna sztuka, żeby w ten sposób robić. My staramy się to robić dla konkretnych zastosowań, takie celowane, że tak powiem, prognozy. Staramy się to robić dla odbiorców energetyki odnawialnej, staramy się to robić na potrzeby rolnictwa. Po to, żeby właśnie oszacować, czy na danym polu będzie odpowiednio dużo opadów, albo czy szykuje się, susza i tak dalej. Więc to już są specjalne algorytmy, które przetwarzają wyniki z tych naszych siatek do bardzo konkretnych lokalizacji, właśnie próbując uwzględnić specyfikę tej lokalizacji. Panie Bartoszu, jak to się zmieniało przez te lata, kiedy Pan się zajmuje tym tematem? Jest tak, że coraz. Właśnie ta siatka jest dokładniejsza, coraz głębiej schodzicie, jak to jest? Zaczynaliśmy w roku, i CM zaczynał liczyć prognozy pogody, w 1996 roku. Publikowane są od 1997 roku i wówczas była siatka 13 kilometrów. Od 2008 roku wprowadziliśmy siatkę 4 km. No i gdzieś tam między tym 2008, bodajże w 2014, rozpoczęliśmy obliczenia 1,5 km. Także tak, jest to zmienne w, w czasie, ale to również dlatego, że modele globalne są coraz dokładniejsze, ponieważ kiedy zaczynaliśmy, to mówiliśmy o modelach, które miały siatkę 50 km albo 39 km. W tej chwili modele globalne schodzą już do 8 km. Także ta dokładność modeli globalnych jest coraz większa. No i tutaj po prostu trzeba, trzeba schodzić, żeby mieć lepsze wyniki, to trzeba schodzić coraz niżej z rozdzielczością siatki. No i a wszystko jest właściwie uzależnione od, od komputerów, to znaczy, jakie moce komputerowe są dostępne, ponieważ cały rozwój tak naprawdę jest powiązany z rozwojem dużych komputerów, komputerów dużej mocy. No Właśnie o to chciałam zapytać, czy ten rozwój jest przede wszystkim związany z możliwościami obliczeniowymi, czy z tym, że te modele są coraz lepsze matematycznie? Jedno i drugie. Mhm. Ponieważ no, tysiące ludzi pracują na, jednak na świecie w dziedzinie numeryki, czy, czy, czy właśnie doszczegóławiania tych modeli. Dlatego oni potrzebują też mocy komputerowej, które by mogli w ogóle użyć to, co w tej chwili się dzieje, to już na świecie są próby jednak zejścia do kilkuset metrów, do trzystu metrów. Oczywiście. W Ale w tej mniejszych. skali y, takiej jak dla Was, nie w tej globalnej. Nie, w globalnej nie. Chociaż są, są modele, które próbują łączyć jednocześnie i globalne, i regionalne, czyli siatki nieregularne po prostu, czyli na przykład nad, nad lądem, który jest y, interesujący dla, dla odbiorcy, to wtedy jest gęstsza siatka a na całej reszcie globu jest, jest rzadziej. A kto robi te globalne siatki? To jest jakiś centralny meteorolog światowy? <grymne> są ośrodki, które po prostu liczą tego typu modele. Dominujące są ośrodki amerykańskie. My korzystamy z brytyjskiego, tak jak już wspomnieliśmy. Aczkolwiek nie są to jedyne miejsca na świecie, w których tego typu prognozy się liczy. I nie są to jedyne modele, to znaczy takich modeli, które liczą dla, dla całego globu, jest tak naprawdę wiele. Jedne lepsze, drugie gorsze, aczkolwiek nie jest tak, że jest jeden naczelny meteorolog światowy, który odpowiada za tego typu rzecz. Po prostu każda instytucja zajmująca się osłoną meteorologiczną w danym kraju. No, stara się mieć właśnie jakiś dostęp, czy to samodzielnie licząc, czy to też korzystając z jakichś dostępnych modeli. A która pora roku jest najtrudniejsza dla meteorologów, jeśli chodzi o prognozowanie pogody? Każda ma swoją specyfikę. Sezon zimowy, wszelkie zjawiska związane ze śniegiem, topnieniem tym, czy się utrzyma dana pokrywa śnieżna czy nie, czy będzie duże zachmurzenie, w związku z tym nie będzie się ziemia mocno wychładzała i tak dalej, i tak dalej. Ja myślałam, że pani mi powie, że w Polsce to akurat tak od listopada do marca to nie ma problemu, bo można to po prostu streścić, jako jest źle, szaro, zimno i mokro. <grym> Ciemno, zimno i do domu daleko. <grym> tak, tak, dokładnie tak, tak. No mniej więcej. Uroczna zimo-jesień. Tak, no, można na to w ten sposób patrzeć. No, lato też stanowi wyzwanie, wszelkie burze, tak jak już wspomnieliśmy, przewidzenie, gdzie dokładnie, o której godzinie rozwinie się burza, też ma swoją specyfikę. No i pory przejściowe też potrafią sprawiać trudność. Także każdy sezon wiąże się z troszkę innego rodzaju wyzwaniem, i no, trzeba dlatego cały czas pracować nad tym żeby właśnie każdy z tych elementów modelu jak najbardziej ulepszać, żeby w każdym sezonie uzyskać jak najlepszą prognozę. I pan to widzi, panie Bartoszu, który jest sezon trudniejszy? W interpretacji dla większości osób na pewno lato. Lato? lato. W interpretacji? Ze, ze względu właśnie na charakter lokalnych opadów, konwekcji, czyli takich zjawisk, które w, w, no nie widać bardzo wyraźnie, Modelu. One są takie naprawdę wtedy jednowęzłowe w, w naszym rozumieniu siatki. Dlatego też mamy specyficzną metodę pokazywania tych danych, na, na przykład na meteorogramach, ponieważ my pokazujemy maksymalny i średni opad z obszaru, czyli dany, nie dany punkt tylko, tylko ten punkt i jakieś otoczenie kilk kilkanaście czy kilkadziesiąt kilometrów dookoła. Dzięki temu można. Się spodziewać, że po prostu coś może spaść, że gdzieś będzie burza w okolicy. To jest takie, takie troszeczkę bardziej straszenie tą, tą burzą i tym deszczem, I, i stąd też wynika to, że człowiek patrzy na przykład na metrogram dla Warszawy i mówi: No, miało padać, a nie pada, tak. No, ale padało na przykład w innej dzielnicy, i tutaj kwestia właśnie tej też sprawdzalności, czy takiego, takiego odczucia sprawdzalności. Jest inne. Pokazujemy również temperaturę w sposób obszarowy, to znaczy pokazujemy faktycznie podstawową linią temperaturę z danego miejsca, ale też pewien zakres temperatur z obszaru, czyli minimalna i maksymalna temperatura z obszaru. I to bardzo widać w rejonach górskich i nad morzem, ponieważ no, jak temperaturę się zbierze trochę z morza, no to tam jest oczywiście zawsze chłodniej. Jak często są aktualizacje? My w tej chwili liczymy model, nasz podstawowy model UM 4 km, liczymy 4 razy na dobę, ale żeby było trudniej, to dwa razy na dobę liczymy 120 godzin i dwa razy na dobę liczymy 60 godzin. Dlaczego tak? Dlatego, że takie mamy dane od Brytyjczyków. Po prostu nie możemy liczyć na więcej, dostajemy takie dane. Ale no pan powiedział o tym, że jak się tam kliknie Warszawa, bo mhm. dla tych, którzy jeszcze jakimś cudem nie korzystali z meteo.pl, to tam właśnie można sobie wybrać miejscowości i się pojawiają meteogramy, ale można też kliknąć sobie w konkretne miejsce na mapie, w którym się na przykład mieszka i wtedy bardziej mamy precyzyjną szansę na odpowiedź. Jeśli mieszkamy na Ursynowie, to może ta białęka mniej nas trochę interesuje. To są odległe od siebie dzielnice w Warszawie. No, można kliknąć. Tak, mo można pobrać meteorogram na podstawie danych geograficznych i wtedy faktycznie dla Warszawy wychodzi kilka meteorogramów, tak naprawdę. i No tutaj bywają różnice, szczególnie kiedy burza idzie obok Warszawy, to, to no wtedy na, na jeden się załapie, a na drugi już nie. No, Jak to jest? Jeszcze o tych burzach chciałabym porozmawiać, bo tutaj lato, więc rzecz będzie interesująca. Z jednej strony mam, widzimy często, te, są te serwisy burzowe, no to widać, jak jest taki front burzowy, że on się zbliża. No to to widzimy, że to w końcu do nas dotrze. Ale czy są też takie burze, jak pani mówiła, że one się mogą gdzieś tam zmieścić pomiędzy tymi węzłami, nie wiem, nagle się pojawić, potrwać godzinę i zniknąć? Są takie zjawiska? Mm, burza jest zjawiskiem gwałtownym, trzeba wiedzieć, jakim sposób ta burza w ogóle powstaje. To jest chmura konwekcyjna o bardzo dużej rozbudowie pionowej. Żeby ona mogła urosnąć, to generalnie powietrze nad powierzchni Ziemi, ciepłe i wilgotne, musi zacząć iść do góry i zacząć tam się kondensować, para wodna, tworzyć się chmura i musi być tego na tyle dużo, i ta różnica temperatury pomiędzy tym nagrzanym powietrzem a otoczeniem musi być na tyle duża, żeby ta chmura mogła urosnąć bardzo dużo. Więc ten proces no jednak nie jest aż tak gwałtowny, prędzej zaskoczy nas burza, która już się rozwinęła w jakimś punkcie i ona się po prostu przesuwa niż burza, która nam się nagle zacznie rozwijać i w ciągu. No, dosłownie chwili, rozwinie się do ogromnych postaci i zacznie na nas padać. Burza potrzebuje trochę czasu na to, żeby się rozwinąć, aczkolwiek może osiągnąć naprawdę imponujące rozmiary. Co więcej, jak już się zainicjuje taki proces tworzenia burzy w jednym miejscu, to troszkę jest tak, że on może napędzać powstawanie kolejnych. To wszystko zależy od. No, bilansu energetycznego, ile tej energii zgromadziliśmy w tym ciepłym, wilgotnym powietrzu, które będzie mogło być wykorzystane do tego, żeby stworzyć tą komórkę burzową. A skoro mowa o gwałtownych zjawiskach, to dlaczego jest tak, że na przykład w górach pogoda jest taka zmienna? Co tam z tego się dzieje? To też ważne na czas wakacji. Tutaj specyficzną rolę gra właśnie ukształtowanie terenu. Jak sobie spróbujemy wyobrazić, jakbyśmy wstawili sobie górę i zaczęli, no, łatwiej nam się wyobrażać, jak się zachowuje woda, która płynie dookoła jakiegoś przedmiotu. Powietrze zachowuje się troszeczkę w podobny sposób. Ono też musi w jakiś sposób ominąć tą przeszkodę. No i teraz jeżeli się omija tą przeszkodę, to się okazuje, że może się utworzyć na przykład chmura po jednej stronie góry i ona nie jest w stanie przejść na drugą stronę. Wypada się cało wszystko z drugiej strony, a z kolei wzdłuż drugiego brzegu będzie gwałtownie spływało nie wiem, zimne powietrze i będą duże porywy. Ukształtowanie powierzchni bardzo, bardzo mocno wpływa na to w jaki sposób właśnie powietrze omija tą przeszkodę. No i Zachodzą wtedy dodatkowe zjawiska. Zawsze trzeba w górach uważać. Chciałam zapytać jeszcze o perspektywy w prognozie pogody. Popularna jest trzydniowa, ale też z jakiejś niezrozumiałej dla mnie przyczyny szesnastodniowa. Nie wiem dlaczego akurat szesnastodniowa, nie piętnastodniowa albo dwunastodniowa, ale jest. Czy możecie mi to wyjaśnić, pan Bartosz? O, zacznę od tej szesnastodniowej, bo to jest rzecz bardzo prosta. To znaczy, jest kilka tych modeli globalnych, tak jak mówiliśmy. Jest ten GFS, jest Metofis bardzo popularny i jest ECMWF, czyli Europejskiego Centrum Modelowania. Amerykańska prognoza GFS jest dostępna za darmo w internecie dla wszystkich. I ona ma horyzont czasowy 16 dni. Także wszystkie firmy Wszystkie firmy, tak, wszystkie firmy które, które, które próbują rysować w dłuższej perspektywie prognozę. No, mają dylemat, albo zapłacić za prognozy na przykład lepsze, bo ponieważ ECMWF jest powszechnie uważane, prognoza ECMWF jest powszechnie uważana za najlepszą, albo po prostu ściągnąć sobie amerykańską za darmo i ją zaprezentować w serwisie. Także to jest taka zagadka dosyć prosta. Wszyscy mają za darmo, w związku z tym jest to najpopularniejszy model w internecie. A trzy dni, no Trzy dni głównie dlatego, że powyżej tych trzech dni no to już sprawdzalność mocno spada. Jest takie przeświadczenie wśród osób zajmujących się modelami, że każde 10 kolejnych lat rozwoju modeli to jest jedna doba rozsądnej sprawdzalności więcej. My zaczynaliśmy to dużo pracy. Tak, my zaczynaliśmy od bodajże 48 godzin prognozy. No w tej chwili mamy do 120. Przy czym należy te ostatnie dwa dni, powiedzmy, z tych pięciu, traktować właśnie raczej orientacyjnie. orientacyjnie, tak statystycznie, że a może coś się zdarzy, popatrzmy czy w Polsce będzie jakiś deszcz, czy przejdzie jakiś większy front, a nie w ten sposób, że tutaj na pewno u mnie spadnie deszcz. A czy da się w ogóle, albo za, zanim to pytanie, to jeszcze tu bym chciała doprecyzować, czy jesteście w stanie powiedzieć procentowo, że jeśli chodzi o 24 godziny, to sprawdzalność tej prognozy wynosi nie wiem, 80%, 48, 75, jak to wygląda? Generalnie faktycznie ludzie lubią procenty, tak. natomiast to w jaki sposób profesjonaliści robią sprawdzalność, to badają troszeczkę w inny sposób. Badają takie y, parametry no, bardzo statystyczne, typu bias, czyli jak bardzo na przykład zaniżamy prognozy, w, nie wiem, na przykład zaniżamy temperaturę o jeden stopień, albo zawyżamy ją o jeden stopień, albo średni błąd i tego typu wskaźniki liczymy i tu nie wypadamy naprawdę źle. Jak to przeliczyć na procenty? No to powiem szczerze, nigdy się tym ja osobiście nie zajmowałam. Przykro Trudno mi, ale nie tak. powiem, jak to bywa. Ja zawsze się troszkę śmieję z tych ym, procentów, no bo procent to jest procent od liczby i jak są podawane w niektórych prognozach sprawdzalności, właśnie w tych procentach, to ja się zawsze zastanawiam, ale to jest sprawdzalność czego i od jakiej liczby. I, I to nigdy tak naprawdę nie daje mi żadnej, żadnego wyobrażenia. Czy jeżeli sprawdzalność jest rzędu nie wiem 80% to znaczy, że, że 8 na 10 razy oni dobrze podali mi temperaturę. <laughs> czy, czy ta temperatura to jednak było tak jednak trochę za mało, albo trochę za dużo i, i dla mnie ta informacja, no jest nieintuicyjna jak ja wiem że na przykład przeważnie moja prognoza jest no nie wiem o 1 czy 2 stopnie za temperatura za niska albo za wysoka no to to jest dla mnie dużo ważniejsza informacja i taką sprawdzalność na naszych stronach na naszym serwisie można sprawdzić dla każdego miesiąca dla każdego miejsca w którym są wykonywane pomiary można zweryfikować sobie czy właśnie nasze prognozy yy, Zaniżają, zawyżają problem. W reklamach też często tak jest. Na przykład krem nawilżający poprawia nawilżenie 80% Zględem Zględem czego? względem czy Względem którego tak jest lepszy, o ileś tam procent. Dobrze, ale to jak myślicie, jak daleko możemy pójść w dokładność właśnie prognozowania pogody? Bo pan powiedział o tym, że zaczynaliście od mniejszej tej perspektywy, mm. krótszej, no ale jakoś to się rozwija i dzięki modelowaniu, i dzięki szybszym komputerom. Czy jednak jest tak, że. Jest jakaś taka granica i poziom skomplikowania tego, co się dzieje w atmosferze, jest taki, że no, dużo dalej nie sięgniemy, jak to widzicie. Znaczy, liczyć można na dowolnie długi okres. Zresztą to się dzieje przy modelach puszczanych na potrzeby modelowania klimatu, które są praktycznie takimi samymi modelami. Troszkę się różni. Troszeczkę się, troszeczkę się różni, ale, ale tak ogólnie to, to jest. To no też jest to, jest to model ten sam matematyczny, schemat, tak? tylko. Dokładane są dodatkowe informacje, hmm. których w modelach prognozy pogody nie ma. Na przykład o tym, jakie są źródła emisji tzw. gazów cieplarnianych, albo no, generalnie troszkę hmm. dodatkowych informacji w modelach klimatycznych jest. I można wytworzyć prognozy sezonowe, które no, bardziej przypominają właśnie te modele klimatu niż modele prognozy pogody. Dlaczego modele prognozy pogody nie można. W takiej formie, w jakiej się w tej chwili używa, nie można rozciągać w nieskończoność. No tu wracamy do słynnego efektu motyla. Drobne zmiany, które mogą później nam urosnąć do gigantycznych różnic. One sobie po prostu się kumulują, narastają i powoduje to, że po jakimś czasie możemy skończyć dowolnie daleko od tego, co zostanie zrealizowane w rzeczywistości. Są metody na to jak sobie z tym radzić, rozwijane są na przykład metody wiązkowe, w których celowo zaburzamy dane, które włożymy do modelu. To znaczy one się minimalnie różnią na wejściu po to, żeby właśnie sprawdzić, jak te drobne zmiany na samym początku wpłyną nam na wynik końcowy. I dopóki wszystkie te zaburzone tak zwane prognozy trzymają się jednego toru, no to wiemy, że to jest dosyć stabilna sytuacja i też możemy powiedzieć coś o tym, że mamy większą pewność, że to będzie w ten sposób. Ale jak to się nam zaczyna diametralnie rozjeżdżać, no to też jest dla nas informacja, no słuchajcie, tutaj będzie się coś działo takiego, że póki co nie jesteśmy w stanie powiedzieć, co, co będzie za, powiedzmy, nie wiem, 10 dni. No Ale czy tak, chociaż bardzo, bardzo ogólnie nie da się powiedzieć. Ja, na przykład, jadę na urlop, w drugiej połowie sierpnia. Polecam prognozy właśnie sezonowe. Da się w ten sposób powiedzieć, że, że tak ogólnie będzie tak. do bani czy fajnie. Da się w ten mhm. sposób sprawdzić, że na przykład będzie to właśnie tego typu prognozy są zawsze w odniesieniu do sytuacji klimatycznej. To znaczy, że to będzie na przykład anomalnie ciepło albo anomalnie sucho albo anomalnie właśnie dużo opadów. Więc da się stwierdzić, że na przykład jeden miesiąc letni będzie no, super ciepły i gorący, bardziej ciepły niż zazwyczaj, a drugi, no jednak spodziewamy się też, że tam będzie dużo, dużo opadów, i, no, i to też może nam pomóc w wyborze, kiedy się wybrać na urlop. Chciałabym jeszcze zapytać, wrócić do samego Meteo. Czy to wymaga dużych mocy obliczeniowych? Musicie tam ciągle coś dokładać? Jak to jest? Tak liczbowo. Model 4-kilometrowy w tej chwili jest liczony na 1080 rdzeni komputerowych. Czyli, jak tak w laptopie standardowo mamy 4 rdzenie, tak tu bierzemy 1080. Model 1,5-kilometrowy liczymy w tej chwili na 3,5 tysiąca rdzeni, aczkolwiek moglibyśmy wziąć 5 tysięcy. Tutaj wszystko, wszystko się rozbija o to, ja że. Mam duże oczy na się bo hmm. to naprawdę sporo. Wszystko, tak, to... wszystko się rozbija o czas, bo. bo Chodzi o to, żeby jak najszybciej policzyć, tak? Nie, znaczy, oczywiście można na mniejszych zasobach komputerowych liczyć, tylko wtedy nie będziemy liczyć godzinę czy półtorej godziny tej prognozy, żeby ją jak najszybciej wydać, tylko będziemy liczyć dwa dni na przykład. Co już powoli się wtedy mija z celem. Także im schodzimy ze skalą niżej, tym potrzebujemy większych zasobów komputerowych i też pewne parametry w modelach wtedy trzeba i doć, dla jasności to nie chodzi tylko o siatkę płaską. My mówimy, że 4 km, bo mamy tak na płasko. Też jest kwestia tego, ile poziomów liczymy w górę, ponieważ model liczy do 40 km w górę. O to tym jest, nie pomyślałam to dziecko, że to, to też cały ma znaczenie przecież. I, i po, po pierwsze 3D, po drugie jeszcze czas, tak? czyli jak precyzyjnie też liczymy wszystkie parametry w czasie. Ale paradoksalnie moc komputerowa w sensie ilości rdzeni nie jest tak w komputerach istotne, jak połączenia między tymi rdzeniami, ponieważ po każdym kroku obliczeniowym te kawałeczki się muszą ze sobą wymienić informacjami. Tutaj jest no właśnie architektury tych, tych dużych komputerów zakładają, że, że po prostu te info, one muszą być dobrze połączone ze sobą. Dużo mówimy o tym, jakie trudności stoją bezpośrednio przed meteorologami w przypadku e, prognozowania, a co dla Pana z tej warstwy czysto informatycznej właśnie z problemem, nie wiem, zawiesi się Panu czasami ten komputer, niebieski ekran się wyświetli, no co się dzieje takiego? Może stać się absolutnie wszystko i to się regularnie dzieje i y, to, że osoby na zewnątrz, y, no nie bardzo to widzą, czasami widzą, że prognoza pojawiła się godzinę czy dwie godziny później, to są właśnie efekty różnych awarii. Po pierwsze, możemy mieć problem z odebraniem danych z Wielkiej Brytanii. Najzwyczajniej w świecie czasami łącza się zapychają, jakieś rzeczy się dzieją. Bo tego jest tak dużo tych danych? Coraz więcej. Ale no, to jest kwestia właśnie w ogóle, po pierwsze w ogóle dostępu do tych danych. Wtedy, wtedy robimy różne. Różne metody omijania tego. Druga rzecz, no, każdy komputer potrafi się popsuć, zawiesić albo co regularnie w ostatnich czasach się dzieje, czyli po prostu. Jest mu za gorąco. Jest mu za gorąco, bo klimatyzacja nie wyrabia. Więc wtedy przyłączamy się na zapasowy komputer, który mamy w innej siedzibie, który ma trochę mniejszą moc, ale, ale też umożliwia nam policzenie tej prognozy pogody. Czyli To jest trochę taki metapoziom obliczacie, że zbliżają się upały na komputerze, i więc przygotowujecie ten komputer na fale tych upałów. Żeby... Czyścimy klimatyzatory, mm, tak. tak. <laughs> no i oczywiście jeszcze mogą. Wystąpić wszelkiej maści błędy y, informatyczne, czyli na tych maszynach już serwera, które postprocesingowo rysują, wydają te dane, no to może się stać jak z każdym innym komputerem, może mogą być też problemy. Dlatego my mamy cały zespół osób, które na bieżąco pilnują. 365 dni w roku, 24 godziny na dobę, ktoś patrzy na to, czy wszystko idzie ok. No i jak Coś jest nie okej, okay, to wtedy uruchamiane są różne osoby z naszego centrum komputerowego, żeby zaradzić takim. To proszę sytuacją. ich pozdrowić ode mnie bardzo, bo jak mówię, zasypiam i budzę się z wami, <grym> więc <grym> jestem <grym> bardzo miło. Chciałam zapytać, jak to się zmieniło w perspektywie takiej no, dłuższej, jakby taki meteorolog sprzed 100 lat popatrzył teraz na waszą pracę, to chyba by się złapał za głowę za te możliwości? <grym> To jest trochę realizacja tego, jak sobie wyobrażali, jak będą liczone prognozy w przyszłości. Kiedyś było takie wyobrażenie, że to będzie taki ogromny budynek, w którym będzie siedziało mnóstwo ludzi. Każdy będzie rozwiązywał ręcznie jakieś równania i wymieniał się tymi informacjami po to, żeby stworzyć prognozę. To w tej chwili zostało zastąpione te obliczenia ręczne komputerowymi. Ale kiedyś przecież na potrzeby badań kosmicznych takie właśnie komputerki to zwykle kobiety były siedziały i liczyły dokładnie, tak to wyglądało. Więc de facto myślę, że taki meteorolog sprzed 100 lat naprawdę by się zdziwił, w jaki sposób to robimy, ale, ale idea ta sama. Ale idea jest poniekąd troszkę ta sama, tak. Ile jest prawdy w tych opowieściach, że jak tam, nie wiem, barbary o wodzie, to jakiegoś tam Jana o Lodzie, wie pani te wszystkie takie prognozy, tak, Zimne ogrodnice, <grodnicy>, tak, to wszystko. Czy, czy to cokolwiek ma wspólnego? Oczywiście, że ma. To jest trochę takiej wiedzy ludowej o klimacie. Tego typu zjawiska zostały po prostu zaobserwowane, że często występują. I faktycznie one się zdarzają ze względu właśnie na to, że mamy porę przejściową, zdarza się blokada wyżowa, mamy napływ powietrza z północy, i to się zdarza mniej więcej w takim okresie czasu, więc. To jest taka trochę ukryta nasza wiedza ludowa, która no, stała troszeczkę u podstaw ciekawości świata i rozwoju meteorologii. To jeśli chodzi o tych ogrodników, chociaż mnie się teraz przypomniało, że ktoś zrobił taką pracę magisterską, czyli wziął rozliczne przysłowia związane z przepowiadaniem pogody, ale takie właśnie bardzo długoterminowe, że tam coś, imieniny, które się tam dzieją właśnie w grudniu, że one mają wpływ na marzec. No nie bardzo. Jednak to wyszło, że to, to nie działa. Ale jeśli chodzi o tych ogrodników, te ogrodniki, to, to, to jest, no to jest po prostu. Tak, 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 tak. Tak się zdarza i to faktycznie mówię. Jest tutaj troszeczkę takiej ludowej wiedzy o tym, jaki mamy klimat. Czy Meteo.pl to jest serwis inspiracji dla innych, czy sami podejrzeliście to gdzieś za granicą, że tak to się robi? Częściowo jesteśmy inspiracją. To znaczy, to w jaki sposób prezentujemy meteorogramy. Jest, no powiedziałabym, troszeczkę unikatowe, dlatego że bardzo dużo informacji tam zawieramy. Z naszych prognoz korzystają ludzie, no profesjonaliści czasami, czasami pasjonaci na przykład szybownictwa i tak dalej. I tam naprawdę jest ogrom wiedzy zaszytej w prostej, graficznej wersji. Natomiast nie każdy potrzebuje taki poziom szczegółowości, nie każdy potrzebuje taki poziom skomplikowania. Czasem po prostu potrzebuje zerknąć, czy ma wziąć parasol czy nie. W związku z tym wielu odbiorców prosiło nas o to, żeby stworzyć wersję uproszczoną. A jednak chmurki słoneczko? Chmurki i słoneczko chyba też, aczkolwiek wersja po prostu z ograniczoną mhm. liczbą parametrów. Y tak, żeby łatwiejsze do odczytania. Tak, łatwiejsze do odczytania dla każdej osoby, która będzie nadal zainteresowana tym poziomem szczegółowości, które do tej pory prezentujemy, to nadal wszystko będzie dostępne, ale ci, którzy lubią bardziej dynamiczne wizualizacje, dodatkowo nie chcą się przeklikiwać, gdzie zerknąć na pełne mapy, albo po prostu chcą sprawdzić, czy to w postaci ikonki, albo pobrać naszą aplikację, wszystko to zaczyna być możliwe w jednym miejscu i zgodnie z oczekiwaniami naszych odbiorców. No hmm. i bardzo istotna informacja, że to będzie już taka wersja, która będzie lepiej przystosowana do smartfonów, po prostu, ponieważ w tej chwili już ponad połowa ruchu na naszej stronie no to jest po prostu smartfony. No tak, jak mówię. Z łóżka, biorę telefon, sprawdzam i co się tam dzieje. To na koniec chciałabym jeszcze Państwa zapytać, co mają Państwo do powiedzenia tym, którzy mylą pogodę z klimatem, bo to jest, często się zdarza. Pani się uśmiecha bardzo pod nos. Um, no, uśmiecham się. To ja powiem tak. Trzeba spojrzeć na to z perspektywy czasu. Moi rodzice jeździli na łyżwach w szkole, na lodowiskach zrobionych na Boiskach szkolnych, ponieważ wylewana była tam woda po to, żeby zamarzało, i przez cały sezon zimowy takie lodowisko miało sens. Oni się uczyli jeździć i mogli z tego korzystać. Czy wyobraża sobie pani teraz, żeby było możliwe utrzymanie bez żadnego sztucznego wspomagania takiego lodowiska, żeby dzieci w szkole mogły sobie pojeździć na boisku na łyżwach? Klimat to jest perspektywa czasu dłuższa. Bardzo Państwu dziękuję za te wszystkie szczegóły związane z najlepszą prognozą pogody w kraju. Bartosz Niezgódka, Marta Kopeć, dziękuję Państwu serdecznie. Dziękuję również. Dziękuję. I linki oczywiście w opisie podcastu do serwisu znajdziecie. Dziękuję bardzo za uwagę. Zostawcie komentarze, polecajcie podcast znajomym, ogólnie wiecie co robić. W dniu szykowania podcastu do publikacji, czyli 6 lipca, nowa odsłona meteo.pl nie była jeszcze gotowa, ale jak mi mówiono, powinno się to zmienić niebawem. A w kolejnym odcinku, numer 103, fakty i mity o najpolskim z polskich ptaków o ptaku, który powinniśmy mieć, moim zdaniem, na godle. Fakty i mity na temat. Bocianów. Zapraszam, a tymczasem do usłyszenia. To był podcast Radio Naukowe. Więcej znajdziesz na stronie radionaukowe.pl oraz na profilach na Facebooku i Instagramie. Bądźmy w kontakcie. Dobrego dnia.